1954, Alcatraz. Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy 1954 Alcatraz. Wybaczcie, że przez 4 dni na kanale nie pojawił się żaden film, ale wpadł mi pewien projekt, który musiałem wykonać i miałem też ograniczony czas, żeby to zrobić. Stanąłem na wysokości zadania, żeby wyrobić się w terminie. Na szczęście klient był zadowolony i ja jestem zadowolony. Dziś rozpoczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek i powracamy do Joe'ego. W dalszym ciągu znajdujemy się w więzieniu. W poprzednim odcineczku u Mansona naprawiliśmy kilka przedmiotów w jego domu, no ale niestety powróciliśmy do Alcatraz. Porozmawiajmy z Hankiem. You okay, old timer? W kwestii tej liny. About the rope. You're gonna need a crap load of rope. Get everything you can. Okej, dbaj o siebie, dziadku. Take care of yourself, Gramps. Mamy też pastora. Father. Yes? Brak nowych opcji dialogowych. Mam dużo pracy. I got work to do. Ogólnie, co ja mam w ekwipunku? Mam centa, opornik telefoniczny, nowojorski żurnal. Mamy 5 metrów liny, magazyn dla mechaników. Okej, wiecie co? Chyba wiem, gdzie musimy się udać. Chodźmy zatem do pralni. Tam jest ta kobieta czy mężczyzna. Nie mam zielonego pojęcia, jak mam ją utożsamiać. W każdym bądź razie ona coś mówiła, że potrzebuje jakichś żurnali. W poprzednim odcineczku też daliśmy jej, jemu, damską bieliznę, biustonosz. Mamy Chiquitę. Hi, Joe. Jak powstrzymać gazurę? How can I stop gas pipe? You know what you need? You need a knife-proof vest. I can sew you one. I just need 2 thick magazines. Fashion magazines. I'll see what I can do. Magazyny modowe. No tak się składa, że mamy takie w ekwipunku. Nowojorski żurnal. Magazyn dla mechaników. Oh, lovely. One more and you got yourself a shiv-proof vest. Zaraz. A ona mówiła, że potrzebuje 2. That's enough for a vest. I'll get to work. Here's your vest. Hand-tailored. It looks good on you. O, nawet ładnie wygląda. Kamizelka nożoodporna. My knife-proof vest. No, skoro mamy takową w ekwipunku... Ready. Move it. Come on. To czas zmierzyć się z gazrurą. On miał taki duży klucz francuski, więc nie wiem, w czym kamizelka nożoodporna może mi pomóc, ale okej. Czy to było w warsztacie? Nie. To była chyba elektrownia, z tego co pamiętam. Laser, Frank i Bruno. Pewnie nie będzie nowych opcji dialogowych, ale w sumie można pogadać. Just because there's a bullet in my head, don't make me dumb. Hey, Joe, you're working for Mason again. Yep. Good move, Joe. Good move. Dobry ruch taki, że to pomoże mi się wydostać z Alcatraz. Ale tak, mamy elektrownię. Walcz z gazrurą, bardzo chętnie. Tylko wydaje mi się, że najpierw w jakiś sposób musiałbym ubrać tą kamizelkę. No, I need it for my fight against gas pipe. I know what you want. You're not getting it. It's mine. Come on! Frank! He's hitting me with a car jack? You're fast, boy. But I'll hit you sooner or later. Time to talk is over. Okay. Oh, I got my own escape. Come on, go down. Musimy mu wpierdzielić. He's really focused on protecting his head. I should slow him down before I go for the knockout. A couple more should do it.
Dostał w brzuch. He's really focused on protecting his head. I should slow him down before I go for the knockout. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że przegram tą walkę. He's looking bad. Czyli tak, mogę bić w brzuch, mogę bić w klatę. You ruined my life. You can't beat me. Ale już jest dosyć pocięty. Bleeding badly. Nearly gone. Okay, drag these guys to the hospital. Gaz rura pokonany. Ale by też dostaliśmy nieźle w pierdziel. I wish you would just kill each other so I can go home. I don't care if you die. Mnie nie. I care? Well, obviously not. Fight a guy like Gaspipe? You're not likely to survive. To twoja działka. It's your job. They won't dock my pay if you croak. Nie, składałeś przypadkiem przysięgi? Didn't you take an oath? Most of you should have gotten the chair. Why are you on the island? Armed robbery. Nope. That's not enough to get sent to Alcatraz. Escaped from Leavenworth. Escaped a couple more times trying to get home. Kill anyone? Tak, nie. Czy kogoś zabiliśmy? Yes, in the war. Everyone here says they're a vet. I'm on an island of heroes. Where'd you serve? I came ashore at Anzio. Stuck through the Italian campaign. Sure, we followed the 5th in high school, on a big wall map. That's what made me volunteer. You didn't follow close enough. Zostałeś później w Europie? You stay in Europe afterward? Mostly drinking. Włoszki są piękne. Good lookers, Italian women. Best in the world. Moja żona jest Włoszką. My wife's Italian. So is mine. Christine. Met her in North Beach. Damn it, I don't like knowing about you guys. Makes you harder to kill. Pozwól mi tu zostać, oszaleję w mojej celi. Let me stay here. I'll bug out on my cell. Joe, I can't make exceptions. I can fix anything. Anything? Your radiator has trapped air. Hear it? That's why you're getting no heat. I know how to open the bleed valve. They don't stay fixed long, do they? You'll freeze this winter without it. Maybe. Those tanks are low. 12 PSI? I've been worrying about that. The coupling's broken. Now, you could send a work order in and get it repaired in a month, or I could do it tonight. You don't want to work with dirty tools. Okay. I work in a dump. Here's the deal. This has to be a first-rate operating theater by the time my wife visits. I don't want her to see that I work in a pigsty. Got it. Fixing up this place might take some time. Yeah, okay. Don't do anything stupid. Dobra, dostaliśmy się do szpitala. Z tego co mówił Hank, gdzieś tutaj przy oknie coś znajdziemy. Ale nie wiem czy akurat w tej sali. Jest kaloryfer. Naprawmy go. All fixed. I've been meaning to take a look at that. A, to nie było wcale takie trudne. All fixed. I'm clean. Ale się rozejrzyjmy, może będę mógł zabrać jakieś przedmioty. Lewarek samochodowy. I fixed the table. Gas pipe was clutching a car jack. We couldn't get it out of his hands. I had to take it through the metal detector. I found a use for it. I better prop that table up with something. It'll be perfect as a bar spreader. A może znajdziemy jakiś przedmiot zamienny? Ten lewarek ewidentnie by mi się przydał. Fixed. O. Good. What's next? O, chyba coś wziąłem. Uchwyt noża do szkła. I better not touch it.
A bloody bucket? This place is running out of cash. Wyjść stąd się nie da. Jest krzesło. I better not touch it. I don't need paperwork. Hank's dying of TB. Ojej. No to się nie dziwię, dlaczego nie chce stąd uciekać. Here, let me improve your connection. Don't worry, I did this in the army. O, odblokowałem osiągnięcie. It can't be removed without a huge hassle. Impressive lamp. Doktor, pogadajmy z nim ponownie. You're gonna be here a few weeks with those wounds. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Ale co w takim razie miałbym tutaj wykonać? Może przy oknie coś znajdę? Za zasłoną niczego nie ma. Butla z gazem. I better not touch it. W jakiś sposób musiałbym wyciągnąć ten lewarek. I'm done here. Chyba, że coś jeszcze muszę naprawić. We gotta conserve our resources. Not one of those situations that require a wrench. Not one of those situations that require a wrench. Może tak doktorkowi z klucza zdzielić? Not one of those situations that require a wrench. Ale to nie przejdzie. Opornik telefoniczny. That's a waste. Marnotrawstwo. Uchwyt noża do szkła. Shiv handle. An old library card for Stroud's Digest on the Diseases of Birds. Christine would know where to find it. I'm sure the Birdman would appreciate seeing his book in print. Okej. Musiałbym w jakiś sposób tą kartę biblioteczną przekazać Christine. No na pewno udałoby się to zrobić za pomocą pastora. Ale serio, nie wiem co dalej mam tutaj zrobić. Rozejrzałem się wszędzie, wszystko przeklikałem. Nie mogę porozmawiać z doktorkiem, nie mogę też opuścić tego miejsca. Lewarek samochodowy. Good. What's next? Aha, rozumiem. Good. What's next? Doc, can you lend me a hand for a sec? Sweet dreams. Hey, what happened to the doctor? He said he was feeling sleepy. Sleeping on the job. Unbelievable. You're going into the isolation ward until the doc's back on his feet. No i po raz kolejny trafiliśmy do izolatki. Łóżko. The lizard wanted to leave his head on his pillow to dodge the head count and then escape underground. Staring at the bed won't help. I need to keep moving. Okno. Sturdy, won't budge. A bent nail. Okay. Wzięliśmy gwoździa. Nothing to help my escape. Brrr. Gotta get used to cold water. An old sink. Everything's falling apart. Stary zlewozmywak. Jest też żarówka. Wow. Ah, damn it! There goes another 5 seconds of my life. Chyba się troszeczkę zraniłem w rękę. I need a tool. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. No wzięliśmy gwoździa. Spróbujmy. Thank you.
Bingo, droga wolna. I'm reading this one crook's mail. The guy here. Kolejny strażnik, Alcatraz. Mała sala szpitalna. Sala ptasznika. Hospital rules. Sick call is after lunch. Most guys get sent back to their cell. Don't keep empty bottles. Won't need it. I got it memorized. Udajmy się zatem do sali operacyjnej. I'm not. Doktorek śpi, więc wydaje mi się, że będziemy mogli się spokojnie tutaj rozejrzeć. A bloody bucket? This place is running out of cash. Christine will laugh about this. Coś widzieliśmy. Zakrwawioną koszulę. Okej. That'll come in handy. Krzesło bym mógł podmienić z lewarkiem. When you're sharp, you're right. Nam się lewarek zdecydowanie bardziej przyda. It can't be removed without a huge hassle. No ale jak, że co? Przecież doktorek już śpi. I'm clean. It won't help me escape. Chyba, że będę mógł jeszcze w jakiś sposób mocniej uśpić doktorka. It won't help me escape. Jednak nie. Jednak nie mogę już nic z tym zrobić. I'm done here. Nie mogę zadzwonić do Christine? A to ciekawe. Czyli co, rozumiem, że z tego miejsca widzieliśmy tylko i wyłącznie uchwyt, lewarek samochodowy i zakrwawioną koszulę. I nic już więcej stąd nie wezmę. No ale widziałem, że jeszcze jest kilka pomieszczeń, do których możemy się udać. Mamy izolatkę, ale w izolatce przed chwileczką byliśmy. Kolejny strażnik. Mała sala szpitalna. Są też śmieci. Dobra, apteczka. Płyn do czyszczenia. That'll come in handy. I'll take it later if I find someone who wants to trade. Girly calendar. Wiem, komu mogłoby się to spodobać, na przykład Henkowi. Good find. Kwas solny. It's welded shut. I'll never open it. Interesting. The last repairman left a TK-421, which can also be used on phones, as you probably know. Wow. Nothing I need to take. Fuses and other small parts. Lista bezpieczników. I should leave it. If I need it, it's here. A list of fuses and what circuits they protect. Małe stłuczone okno. All secure. No escape that way. It's disconnected. Burned out long ago. Ja jestem ciekaw, czy mogę na przykład lewarka użyć na oknie. That's a waste. Marnotrawstwo. It's a crank handle. Ain't gonna happen. An old light switch. It's disconnected. Burned out long ago. Okay. Not one of those situations that require a wrench. Dobra, najpierw się rozejrzymy, a dopiero potem będziemy myśleć, co robić dalej. Guy comes out of nowhere. Sala ptasznika. Hank's window.
I wonder if it's still loose. Ptasznik Robert Strong. If you come in here, I'll kill you. You can try. I'm using your window to start my escape. Never. I'm not asking. You may kill me, but you'll lose an eye doing it. I'll kill you and whistle while I do it. I don't need to kill you. What do you want? If you give me a tribute, I'll show you what you're looking for. I'll need to deal with Birdman before I barge inside. He's bugged out. Może tu też gwoździa będę mógł użyć na tych drzwiach. I'll need to deal with Birdman before I barge inside. He's bugged out. Ptasznik chce Fanta. Zapewne by chciał tą książkę, ale musimy ją zdobyć. Czyli tak, tutaj byliśmy. Jeszcze zobaczmy te śmieci. When I need to make a dummy to take my place around here, these might come in handy. When I need to make a... Okay. It's locked. Zamknięte na klucz. There goes another 5 seconds of my life. Okay. The car jack is working again. Okay. Udało nam się naprawić lewarek. Izolatka. Ale to jest chyba izolatka, z której my wyszliśmy. No tak, dokładnie. Żarówka, okno, zlew. Gdyby udało się otworzyć to okno... That's no way to treat a car, Jack. Ale to raczej tutaj nie zadziała. So she takes all five to her bedroom. If I want to leave the hospital, I should ring from inside my cell. Don't want them knowing I'm free. If I want to leave the hospital, I should ring from inside my cell. Don't want them knowing I'm free. Mała sala szpitalna. O, są jeszcze ręczniki, nie zauważyłem tego wcześniej. Couple feet of rope from the supply room. Czyli przedłużyliśmy sobie jeszcze linę. I'll take it later if I find someone who wants to trade. I nic więcej z tego miejsca wziąć nie mogę. Skrzynka z bezpiecznikami, bezpieczniki, szpitalny korytarz. Tutaj w żaden sposób się dostać nie mogę. It's locked. Bo jest zamknięte na klucz. No, the nail won't do too much good here. That's no way to treat a car, Jack. Zlewo zmywak. Żarówka, łóżko, może będę mógł się położyć spać. The lizard wanted to leave his head on his pillow to dodge the head count and then escape underground. Staring at the bed won't help. I need to keep moving. Okno, parapet. Przycisk alarmowy. Are you buzzing that? What happened to your light? Nie, czuję się dobrze. Chcę się zobaczyć z pastorem. Kiedy obejrzy mnie lekarz? I don't feel well. I want to see the chaplain. Don't die on me, 1229. To jest nasza szansa, żeby przekazać pastorowi kartę biblioteczną. W ten sposób uda się zdobyć potrzebną nam książkę. No i będziemy mogli porozmawiać z ptasznikiem. Father. Yes?
Nad czym teraz pracujesz? Rozmawialiśmy o tobie w pralni. Mam dużo pracy. I got work to do. Co prawda nie ma nowych opcji dialogowych, ale spróbujmy w ten sposób. So you're good with books, aren't you? I'm good with the book. I dig it. Anyway, do you think you could get me this one? I'm afraid that's impossible. My wife can probably help you find it. Be that as it may, it's illegal. All I can give you is spiritual guidance. Thanks, but no thanks. Rzeczy na biurku. That won't help me get my hands on the Birdman's book. It's the Sin Hound from North Beach. Looks like he's setting up for Catholic services. Father. Yes? Rozmawialiśmy o tobie w pralni. We were talking about you in the laundry. What goes down? What do you mean? My shirt's come back slashed, man. Very uncool. Oh, well, you censor our mail. You gotta expect we'll make a few cuts now and then. I got work to do. Dlaczego pastor nie chce karty bibliotecznej? No dobra, to jest nielegalne. So you're good with books, aren't you? I'm good with the book. I dig it. Anyway, do you think you could get me this one? I'm afraid that's impossible. My wife can probably help you find it. Be that as it may, it's illegal. All I can give you is spiritual guidance. Thanks, but no thanks. No i nie wiem, co dalej miałbym zrobić. You okay, old timer? Take care of yourself, Gramps. Lewarek. Kwas solny, płyn do czyszczenia. Uchwyt noża ze szkła. W ten sposób tego nie przekaże Christine. No ale Christine też na tą chwilę nie mogę nic zrobić dalej, dopóki nie zdobędę tej karty bibliotecznej. Kościół świętego Piotra i Pawła. I need some information from Joe. Could you ask him for me? I can't. I guess you'll have to wait for the next monthly visit. May the Lord bless your confused mind. Maybe you should have some more tea. W jakiś sposób musimy przekonać pastora, żeby tą kartę biblioteczną dla nas wziął. Tylko nie wiem, jak mam to zrobić. I have. Seriously hurt, 1229? Not sure. I have to make sure you don't die on my shift. As long as the doctor's, incapacitated, you'll stay here. No problem. My i tak mamy gwoździa i możemy za każdym razem stąd wyjść. To nie stanowi dla nas żadnego problemu. His wife's divorcing him for his brother. It's locked. When I need to make a dummy to take my place around here, these might come in handy. If I want to leave the hospital, I should ring from inside my cell. Don't want them knowing I'm free. It's locked. It's locked. Zamknięte na klucz. A phone jack I stole from the hospital. These two parts fit together. Oh. I've made a feedback device. Generator sprzężenia zwrotnego. It really can only be used on a phone line. When installed, it'll deafen anyone on the other end.
We used it when we came across enemy comm lines. No go. Czy ja będę mógł tego użyć na telefonie? I'm not. That only works on phone lines. That only works on phone lines. To działa tylko na linię telefoniczną. I'm done here. Czyli coś wykonaliśmy, ale nie możemy tego nigdzie tutaj użyć. Kurde no. They're always coming into town for a couple of nights. If I want to leave the hospital, I should ring from inside my cell. Don't want them knowing I'm free. Generator sprzężenia zwrotnego do telefonu. Spróbujmy tego użyć na... No właśnie, na telefonie w naszej celi. That only works on phone lines. To działa tylko na linię telefoniczną. So she takes all five to her bedroom. Rozejrzyjmy się dokładnie w celi ptasznika. Duże drewniane krzesło. Sit down and chat. I'll send him a note from Hawaii. I'll show you what you're looking for. Hank's window. I wonder if it's still loose. Kwas solny. Muriatic acid. A może kwasem solnym będę mógł rozpuścić zamek tutaj? You should hang up the goddamn phone. It's locked. That's a waste. Marnotrawstwo. Dangerous mixture. I've got a smoke bomb. Okej. Udało mi się też zrobić bombę dymną. Ain't gonna happen. No, I only have one. I'll tie these together. 7,5 metra liny. Zasłona dymna. Generator sprzężenia zwrotnego do telefonu. Lewarek z uchwytem. People tend to bleed more than read here on Alcatraz. Uchwyt noża do szkła. No go. Nie da rady. I'll keep my dime. Zatrzymam monetę. Not one of those situations that require a wrench. Musiałbym się chyba w jakiś sposób pozbyć tego strażnika, żeby dostać się do tej celi. Mam takie jakieś dziwne przeczucie. Śmieci i śmieci. Tam jest pełno strażników. Zasady i przepisy. Won't need it. I got it memorized. Hospital rules. Sick call is after lunch. Most guys get sent back to their cell. Don't keep empty bottles. Okay. Może udałoby się w jakiś sposób naprawić też ten stary przycisk. That only works on phone lines. Działa tylko na linii telefonicznej. That only works on phone lines. That only works on phone lines.
rzecz i to w niczym mi nie pomoże. It's disconnected. Burned out long ago. Szpitalny korytarz. Nothing I need to take. No nic, bez kitu, utknąłem w martwym punkcie. Po raz kolejny. Ale to nie szkodzi. Słuchajcie, moi drodzy. W tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, co miałbym zrobić dalej. Ale nie mówcie bezpośrednio, tylko napiszcie mi jakiegoś takiego małego, drobnego hinta, żebym mógł ruszyć. No i w sumie to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!